right, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Pulse speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w plenerze, piękna pogoda jesienna, kolory już trochę takie płaskie, już the cine-like się zrobił, D-Log nawet, ale dzisiaj zrobimy sobie trochę ćwiczeń. Po pierwsze, zrobimy panoramę sferyczną 360 stopni i pokażę Wam, jak przy pomocy urządzenia mobilnego tylko umieścić ją na Facebooku jako panoramę interaktywną. Tryb wykonywania zdjęć panoramicznych wybieramy w menu w ustawieniach aparatu fotograficznego i następnie, jeżeli mamy już dobrane ujęcie, rozpoczynamy naszą panoramę sferyczną. Aplikacja sama właściwie dokonuje, wykonuje fotografię, jak i łączy poszczególne zdjęcia w zdjęcie małej planety i takie zdjęcie zapisujemy sobie na naszym dysku urządzenia, zapisujemy sobie w pamięci urządzenia mobilnego. Jeżeli już zdjęcie jest zapisane, wchodzimy dalej do przeglądarki internetowej, wpisujemy adres 360facebook.com i jesteśmy przekierowani do patchera, który to zdjęcie odpowiednio nam przetworzy na format facebookowy. Po przetworzeniu jesteśmy gotowi do publikacji na Facebooku, zapiszemy sobie jeszcze to zdjęcie ponownie na dysku i otwieramy nasz Facebook. Tutaj ładujemy zdjęcie na Facebook. Zdjęcie pojawi nam się z charakterystycznym symbolem właśnie panoramy sferycznej. Dodajemy opis i po chwili już możemy je opublikować. Daje to bardzo fajny efekt i warto przynajmniej raz spróbować, sprawdzić, jakie wrażenie robi na znajomych czy rodzinie. Życzę powodzenia, przechodzimy dalej. Pogodę i klimat mamy trochę jak z kryminałów Jones Bo, ale my cały czas do przodu i cały czas napieramy. Druga rzecz, jaką zrobimy, to jest One Battery Challenge. To jest bardzo fajne wyzwanie, które miałem już przyjemność robić parę razy. Słuchajcie, jest takie bardzo fajne powiedzenie, że niedostatek dopinguje do działania i dlatego dzisiaj mamy challenge, One Battery Challenge. Daję Wam wirtualnie tylko jedną baterię i proszę o fantastyczny 15-sekundowy montaż kompilacyjny. Ma to być jeden obiekt, robimy go z różnych ujęć, tak wiele jak się da. Bardzo krótkie cięcia i dynamiczne, fajna muza i coś takiego składamy. Proszę o wrzutkę na YouTube'a i linki pod filmem tutaj w opisie. 4 grudnia zrobimy termin deadline na składanie, a 6 ogłoszenie. Będą 3 fajne nagrody, także zachęcam Was do tej aktywności. Jesień, można poćwiczyć trochę technikę, nie musimy mieć super ujęć, ale chodzi o to, żeby były bardzo różnorodne. Okej, słuchajcie, na dzisiaj mamy świetną zabawę za sobą. Mam nadzieję, że Wy się równie dobrze bawicie jak ja. Życzę Wam kapitalnych ujęć i bardzo dobrych montaży. Pamiętajcie, że do 4 grudnia umieszczamy w komentarzu pod tym filmem Wasze linki. Będą 3 nagrody i rozstrzygnięcie zrobimy pewnie w Mikołaja. Wtedy zaanonsuję. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Szczególnie pozdrawiam dzisiaj Dominika z Wielkiej Brytanii, który jest moim takim wirtualnym kolegą i jako jedyny dziękuję mu bardzo za zgłoszenie się, za swój akces do pomocy w GoPro 7 Black. Być może niedługo będę miał dostęp do tej kamery i wtedy zrobię fajne rzeczy z nią i fajne rzeczy w kombinacji dron, kamera, może coś takiego jak karma marzeń. Ale póki co, dzięki za uwagę i trzymajcie się. Pa!